Za nami jest zegarek za milion dolarów czy euro? To dość dużo. No milion euro to jest, no jest to jakiś grosik. Dobry prezent na święta? Myślę, że to bardzo osobiste. Ja myślę, że taki zegarek ktoś powinien sobie sam kupić świadomie. A nawet jak kogoś stać, nie powinien dawać tego w prezencie, w tym sensie? No chyba, że ktoś kogoś bardzo dobrze zna. Bo to nie jest taki zegarek, którym się zaszpanuje. O, to jest zegarek... Nie do noszenia. Absolutnie do noszenia. No właśnie chodzi o to, że ja w ogóle jestem zachwycony, że takie marki wchodzą na polski rynek. Dlatego, że to są historie, które interesują człowieka, dlatego, że chce sobie sprawić radość, a nie zaszpanować przed innymi. Czy ten zegarek wygląda na zegarek za milion? Nie, jest to fantastyczny gadżet, który ma płaskie oszlifowane czarne diamenty i ktoś sobie sprawia przyjemność i to jest fantastyczne, a nie, że chce walnąć po oku, że ma jakiś tam w ogóle na przykład Rolexa. No dobrze, taki zegarek nosi Tomasz Acyków dzisiaj. To moja sprawa. Nie zdradzimy tego. Znaczy, nie pytam o markę, pytam, nie wiem, o modę. Jaka jest moda w zegarkach? Jest dobry okres na kupowanie zegarków, idą święta. Zdecydowanie, w którym kierunku idziemy? Zdecydowanie noszę modny zegarek. No ja akurat noszę Lokmana, ponieważ jest to właśnie modowy zegarek. No dobrze, ale co to znaczy modny zegarek? Duży, mały, rzucający się w oczy, drogi. O tym powiedzmy. Stylowy bardzo, historyczny, bardzo nowoczesny. Nie wiem, jak to jeszcze określać. Modny zegarek to jest taki zegarek, że zmieniamy go z taką samą częstotliwością, jak zmieniamy koszule, swetry i buty. Codziennie. Tak, dlatego że zegarek za milion mamy jeden, a zegarek za 3-4 tysiące możemy mieć 25 takich zegarków na przykład i zakładamy go, że na przykład mamy granatowy sweter, to zakładamy granatowy zegarek. No, mamy... Jeszcze mogę sobie wyobrazić, że ktoś ma 25 koszul, ale 25 zegarków, chyba to się rzadziej zdarza. Nie przesadzajmy. Ja znam ludzi, mężczyzn, którzy mają 50 zegarków i nie są to zegarki modne, tylko są to zegarki, które stanowią lokatę kapitału tak naprawdę. I naprawdę są w Polsce i na świecie ludzie, którzy naprawdę mają pieniądze. I to są ludzie, których nie dotyczy nasz malutki światek. I oni mają... po 80 zegarków, bo lubią zegarki, bo lubią fantastyczne samochody i robią je sobie na zamówienie i robią sobie bez znaczków, bo robią sobie dobrze. A zdradzisz tam, ile ty masz zegarków? Nie, jeśli pytam o marki. Znaczy nie mam, tak naprawdę nie mam żadnego zegarka, bo dla mnie zegarek to jest taki zegarek, który jest, znaczy prawdziwe zegarki zaczynają się od 10 tysięcy euro. To są zegarki, na które warto tak naprawdę zwrócić uwagę. Cała reszta to jest w ogóle pod tramwaj. Przemysłówka. Tak, i ja nie mam ze 12 zegarków, które są fajnymi gadżetami, no i które sobie noszę właśnie, a że tak, a że śmak, a tak. A jak jestem w dobrym smokingu, to idę bez zegarka, żeby było bezpiecznie.